Witajcie! Zgodnie z tym, co mówiłem, pogoda w miarę dopisuje, chociaż nie wiem jak jeszcze długo. Rzecz w tym, że zbiera się na deszcz tutaj u nas, że tak powiem, więc troszeczkę czy się spieszę. Zobaczymy, czy to się uda, ale jestem dobrej myśli, że się uda. Kurde, tu trzeba jakoś wody nalać. Możesz ty jeszcze tu na łeb ląduje. No może tak. No tak. Tak będzie dobrze. O. Tu trzeba gdzieś silnik zakręcić. Gdzie on tu był? Tu jest. Pyk. Zakręcone i będziemy wlewać, ale muszę wziąć jakiś kubeczek, więc będzie trochę zabawy z nalewaniem, bo nie zmieszczę tam wiadra. No, muszę akumulator odkręcić, bo on tutaj, słuchajcie, stoi już spokojnie rok, przecież ja rok czasu tego ciągnika nie odpalałem. Woda nalana do chłodnicy. Nie było jak tego nagrać, więc nie pokazywałem, ale tu spróbujemy to. O, dobra, i teraz tak, co z akumulatorem, bo słuchajcie, ostatnio mi w aucie padł akumulator. To jest klamot dopiero. Ale dobry klamot. I teraz tak, i muszę go, słuchajcie, tego wyjąć, bo kupiłem go na sztukę. I on jest za krótki, za mały. W związku z tym musiałem kupić drugi, bo tak na szybko on mi padł, miałem taką awarię, że nie bardzo było co z tym zrobić, trzeba było szybko i tyle. Ale teraz, no nie wiem, on się do czegoś tam przyda, nie wiem, trudno. Akumulator ma 3 dni, więc tragedii nie ma. Zupełnie nowy. I przełożymy go tam. No i zobaczymy, jak się skubany zachowa. Pyk. Pyk. I to trzeba, widzę, porządnie jeszcze podkręcać. Z tej strony 13, z tamtej 8. Ludzie, ludziska, patrz jeszcze. Gdzie to spadła, ta nakrętka jest. Hop. O, pyk. Teraz tutaj jakoś to dokręcić. Nie wiem, czy złapię teraz, bo to tak to rozciąpiżyłem. Nie chcę złapać. Damy to wyżej. No i może teraz złapię. No łap. Się spieszę, bo ma padać. A jak będzie padać, to lipa. Poza tym ciepłej wody nalałem do chłodnicy. No to chcę, żeby to jeszcze było ciepłe. Dobra, tu jest. Dobra, dokręcimy to tak. No ciekaw jestem. Słuchajcie, tyle czasu. Rok nieodpalany, zobaczymy bajura. O. Coś tam jest.
pyk. Woda jest. Ale można jeszcze trochę dolać. Pewnie termostat się otworzył i się przelała. Jeszcze dolejemy, no. No patrz pan, czy odpali teraz. Nie. Nie odpali? Ani nie ruszy. Ani nie ruszy. Ale kontrolka się już świeci. Skrzynia, kurde, nowa. To mi się podoba właśnie w tym ciągniku. Aha, jeszcze ten przyspieszacz bym zapomniał. O kurde, nie pojedziemy, słuchajcie, nigdzie. Nie pojedziemy nigdzie, bo jest wąż, widzicie? Dzisiaj nie dane nam będzie to zrobić. Zobacz, sąsiad. Wow. Trzeba będzie to wymienić, my nic nie zrobimy tu. Ale nic, no stare, sparciałe. W każdym razie odpalić można. Pyk, pyk. Gdzie to się odpalało? Tu był klakson? Klakson. Tu. Pęknięty, no cholera, byśmy zrobili przejażdżkę rundkę. Jutro kupię, no. Ale widzicie. Złapało. Zapięty. Jest dobrze. No kurde, super, ale... No pięknie. No szkoda, że ten wężyk, no cholera, leje. Akumulator w każdym razie tutaj zostawię na razie, nie będę go stąd wyciągał, bo zobaczymy jeszcze, jaka jutro będzie pogoda, to może się da coś z tym zrobić. Może jutro zrobimy tą przejażdżkę, jak wymienię ten wężyk. Ale temat super, ja jestem naprawdę zaskoczony, że tak ładnie po roku odpalił. No i przy okazji, słuchajcie, bo wy się znacie wszyscy, nie wiem, to ja mam do was pytanie. O, to jest do 325 klakson chyba, tak? Zupełna nówka i bym go tutaj zamontował do tego, żeby był już super kompletny. Ale to jak, jeżeli wiecie, to bardzo proszę o komentarz, bo wtedy się upewnię. A nie chcę pakować byle czego. Jeszcze napompujemy koło wobec tego jedno, drugie i tyle. Tymczasem go zgaszę.
pięknie odpalił. Jak na taką robotę, nie? To ja jestem naprawdę zaskoczony. Wodę wylejemy, bo to jeszcze nie ten czas. A tędy górą lepiej idzie, jak tutaj z silnika. No. No ale dobra. Napompujemy kółko tymczasem. Bo może i to się... Znaczy to się na pewno przyda na jutro. O. Zobaczymy, może zdążę jeszcze dzisiaj pojechać po... ten wężyk. O. Idzie. To widać. No zero tutaj na tym wskaźniku. Tego tylnego nie będę pompował, bo widzę, że ona ma powietrze. Ale ta opona jest do wymiany, bo ona ma tamtą banię taką. Nie wiem, to chyba widać z tej strony, nie? Tam akurat naprzeciw śrub, tak po prostej, to z tamtej strony wyłazi ta opona. Do roboty się nie nadaje, ale tam można troszeczkę pojechać. Trzeba chyba włączyć to jeszcze, bo coś ma za mało. Wystarczy to? Jeszcze. Jeszcze to pompujemy. Założę to na głowę. Kurczę, no szkoda. Taką miałem dzisiaj chęć pojechać właśnie zrobić to tutaj. A nie wyszło. No i wystarczy. Także to mamy. Ale widzieliście? Kurczę blade, który by ciągnik tak odpalił po roku nieodpalania. Zobaczcie te moje filmy wszystkie, które tam będziecie mieli. I zobaczcie, kiedy ostatnio ja tutaj go przepalałem, odpalałem, czy jakoś nim tam gdzieś jeździłem. Pyk, 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 pyk i chodzi, no. Tylko tą gumę właśnie muszę zmienić. Przy okazji widzicie, jak on tutaj jest zrobiony, pospawany. No nie jest to jakaś rewelacja, dzieło sztuki. Także fajnie byłoby to poprawić, ale silniczek jest elegancki. No i z tabliczką właśnie. A się zastanawiałem, właśnie nie pamiętałem, czy on ma tabliczkę, czy nie. No, umyć go, kurczę blade, i śmigać, no. Pompa stara, wtryski stare, tutaj naprawdę ma... Mnóstwo ciekawostek ten silnik. Dobrze, tam jeszcze z bloku niech się wylewa, bo to ważna rzecz. W międzyczasie, słuchajcie, jeszcze w tej sytuacji to ja założę tutaj akumulator do niej, bo mam ten co trzeba, także przy okazji to zrobimy. No, akumulator, słuchajcie, już zainstalowany. Teraz tu jest taka specjalna ramka do tego. Ja wam jeszcze nie pamiętam, czy mówiłem wam o tej Toyocie, czy nie mówiłem, czy co, czy jak, że ona jest, słuchajcie, bezwypadkowa. Taki samochód bezwypadkowy to nie są żarty. O, i teraz, kurczę, pięknie pasuje, a tam mi nie pasowało nic.
bo on był... Ach ty, właśnie tu. O, tyk. O, bo on był, słuchajcie, za niski i przez to nie mogłem tego tutaj zamocować jak trzeba. A teraz będę mógł. Klucze. Tu jest klucz 10. Nałożę czapkę, bo to inaczej nie da rady. Dokręcimy tu. Dobra, jest. Teraz to dobrze osadzić. To są ważne rzeczy, żeby tu, słuchajcie, nie było żadnych iskier. Przebić to trzeba mocno przykręcić, ale też bez przesady. Tak, jak będzie lekki już opór, to dalej nie męczyć tej klemy. No i ten akumulator poprzedni to Wam mówiłem, że około 6 lat wytrzymał. Tak na oko, nie patrzyłem na nim, jest data na pewno. Dobra. Ale nie patrzyłem. Teraz tutaj ten kapturek. No i ważne jeszcze tutaj te szpilki. To pamiętam było z tej strony. Gdzieś tam jest to. O, jest pyk. I teraz tu trzeba będzie też to z tej strony zapiąć. O. Nie, bo tam nie widzicie, to trzeba będzie to jakoś. A jak to kurczę było? Że to chyba pokażę. Widać coś tam, czy nie widać? Bo tu jest ten taki ząbek i to trzeba o to. No tak wygląda. I to powinno teraz tu docisnąć. To. I żeby to było tak. Nie, muszę to zobaczyć, czy tam się da od spodu to zahaczyć jakoś. Bo to nie wydaje mi się to w ten sposób. Zaraz Wam pokażę. No słuchajcie, tam jest taki ząbek od tej śruby i to się tam po prostu trzeba było tylko dojść do tego, jak to wygląda, żeby to porządnie zahaczyć. Tutaj z tej strony tak samo jest, obudowa, klemy, wszystko. Zobaczymy, czy teraz da radę to odpalić, ale myślę, że nie powinno być problemów. No i elegancko. Czyli jest git. Pali. No tutaj tylko na razie tego zostawię, nie będę go ruszał. No nowiutki, kurczę, 3 dni ma. Ale bardzo się cieszę, słuchajcie, że ciapek odpalił tak naprawdę ładnie. Super, to po prostu naprawdę świetna wiadomość. Też z wodą nie było za dużo problemów, żeby to odpalić. Na razie te poduszki pochowam, bo kurczę blade. Murzyska takie nalazły i zaraz będzie chyba padać. No i przy okazji, słuchajcie, tego może po prostu jutro bym też odpalił, nie? Czemu nie? Klameczki, zobaczcie, wszystko kurczę blade, już właściwie prawie kompletny. A jeszcze te zapomniałem, zawiasy. One się przydadzą, tylko trzeba gdzieś je w dobre miejsce ulokować, bo zapomniałem wczoraj, ale ten... No, czemu nie? Zobaczymy, może zrobimy i tym przejażdżkę, potem zrobimy tym. Potem co, 60 czy tamtym ostatnim ciapkiem 325? No zobaczymy w każdym razie, jak to będzie. Aha, i jeszcze słuchajcie, tu jest jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Znaczuszek. To jest kurczę blada rzecz. Tylko czy ja go tu mam? Bo go przecież zawsze woziłem. Ale może mi gdzieś go wsiorbało, jest. Pyk. No i jak to wygląda? No i teraz będzie oczywiście
stała sprawa, żeby tam łapę wcisnąć. Może się uda. Bo to jest zawsze... O kurczak! O ty ty! Ledwo, ale coś tam sięgnę. Dokręcimy go jeszcze. Tutaj jest trzynastka. Trzynastka czy czternastka? Nigdy nie pamiętam, tam była, w którym się była głupia taka śruba. Znaczy nakrętka. I chyba tutaj też jest właśnie ta czternastka taka. Dziwoląg, no. O kurde. To powinno być tutaj, chyba miałem czternastkę w tych gratach. 17, 17. 14 na ten nasadowy, może tym pójdzie. 14. O kurczak, nie. Krzywizna maski nie pozwala, żeby się tym kluczem dostać. Ale chyba miałem też płaski. A jak nie, to weźmiemy kombinerki. 15, nie ma. Nie, to jest 16, 17, a to jest 17. Dobra, dokręcimy kombinerkami. No chodź tu. Żeby nie było, że będę nim jechał, a mi kurczę blady elegancki, piękny znaczek nieuszkodzony odleci. Jak to mówią, po palcu, nie? O. Dobra, przykręcone. Zobaczmy, jak to wygląda. Elegancko. Dobrze, moi mili. Przykro mi. Chciałem dzisiaj pojeździć, ale nie wyszło. Widzieliście, że jest tutaj taka awaria niespodziewana. Coś, czego się nie mogłem spodziewać. Nie tylko zresztą ja. Widzicie, już wiatr wieje. Jutro zapowiadają wichury. Trzeba będzie się kurczę blade zwijać. Ale mniejsza z tym. No w każdym razie chciałem. Nie wyszło. Następnym razem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.